zużycie paliwa przy prędkości 90 km na godzinę 5,4 litra. Zużycie paliwa przy prędkości 120 km na godzinę 8,1. Zużycie paliwa przy prędkości 140 km na godzinę 9,7 litra. Spokojna, ekonomiczna jazda po mieście, przejechane 7,3 km. Zużycie paliwa 5,4 litra, średnia prędkość 28 km na godzinę. I przejechany dokładnie ten sam dystans, 7,3 km. Ta sama trasa w tych samych warunkach, tym razem jazda dynamiczna z wyłączonym systemem start-stop. I wyniki następujące: 7,5 litra na 100 km, średnie spalanie przy średniej prędkości 32 km na godzinę. Zużycie paliwa na zimnym silniku po przejechaniu pierwszych 400 metrów 15,2, silnik już automatycznie się wyłącza. Pierwszy kilometr za nami, zużycie 11,8, temperatura płynu chłodzącego brak. 2 kilometry za nami, zużycie 9,9, temperatura płynu 74 stopnie, oleju brak. 3 km za nami, zużycie 8,1, temperatura płynu 86 stopni, temperatura oleju 51 stopni. 4 km za nami, zużycie 7,6, temperatura płynu już 90, natomiast oleju 56 stopni. 5 km za nami, zużycie 7,7, temperatura oleju 55 stopni. 6 km za nami, zużycie 7,7, temperatura oleju 61 stopni. 7 km, zużycie równe 7 litrów, temperatura oleju 76 stopni. No i na zakończenie naszego pomiaru przejechane 7,6 km, zużycie wyszło 6,7 litra. Temperatura płynu 90 stopni, natomiast olej zdążył się zagrzeć do 77 stopni. Optymalna temperatura oleju to jest 90 stopni, więc można powiedzieć, że silnik praktycznie się zagrzał. Średnia prędkość z tej jazdy to 39 km na godzinę. Po odebraniu samochodu od dealera dotkujemy pod korek, przejedziemy określony dystans i porównamy spalanie komputerowe versus te, które jest na dystrybutorze. No i przejechane 168 km pokazuje 7,2. Zatankowaliśmy do odbicia 7,6 litra paliwa i ostatnio po odbiciu dotankowaliśmy jeszcze, z tego co pamiętam, 5 litrów, bo weszło tylko 4,3. Także do tych 7,6 litra dodajemy 5 litrów paliwa. To jest już wtedy zalany zbiornik pod korek i zużycie wychodzi rzeczywiste 7,5 litra na 100 km. Nie odbiega ono znacznie od tego, które jest tutaj na komputerze pokładowym. Przypominam, że jazda była dynamiczna, taka jaka po prostu jest, że tak powiem, wymagana przy testowaniu samochodów, to znaczy sprawdzania osiągów itd.